Panie marszałku, jest pan gościem 5. sejmiku Ziemi Odrowążów Końskich. Choć muszę powiedzieć, że ostatnio rzadko pan bywa w tym mieście i w tym powiecie. To jest zwykle tak, że bywa się przy okazji różnego rodzaju spotkań czy konferencji. Ostatnio to nie tak rzadko, można powiedzieć, kilka miesięcy temu w Krajowym, dawniej Koneckim Stowarzyszeniu Współpracy z Przedsiębiorczością była taka konferencja, spotkanie biznesowe, a dzisiaj rzeczywiście taką okazją jest spotkanie 4 powiatów, 3 województw Ziemi Odrowążów. Bardzo ciekawe inicjatywy, która buduje taką przestrzeń kooperacji, wymiany doświadczeń tej tradycyjnej, historycznej Ziemi Odrowążów i bardzo dobra praktyka, którą warto też sugerować innym powiatom, jak można robić coś razem. Za chwilę będą procedowane projekty uchwał. Jedna, myślę, z nich, czyli ta dotycząca kolejnictwa, czyli tej linii kolejowej, jest dość interesująca i myślę, że podobne postulaty chyba pojawiają się również w stolicy województwa w tej sprawie. To prawda, bo mówimy o takim pełnym, optymalnym wykorzystaniu linii numer 25. To na pewno nie jest tylko ten odcinek od Sandomierza do Skarżyska, ale patrząc na perspektywę nowego przystanku Opoczno-Południe, jest to, może być to takie okno północnej części regionu na świat, wpięcie do sieci szybkich kolei i warto nad tym projektem pracować i cieszę się z tych deklaracji, które dzisiaj padły, chociażby z ust parlamentarzystów, że oni będą zabiegać o elektryfikację tej linii i o to, żeby właśnie Świętokrzysko miało to połączenie nie tylko na południu z przystankiem Włoszczowa Północ, ale również tutaj otwarcie na Opoczno. Trzymamy kciuki, tu wszystko w rękach właśnie parlamentu, rządu, nowego ministra infrastruktury, który będzie przygotowywał tę nową mapę inwestycji. Jest nowa władza i słyszy się, no na razie chyba to w formie plotek, że niebawem, czyli na początku być może przyszłego roku, odbyłyby się nowe wybory do sejmików, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce utworzyć 2 nowe województwa. Jeśli by taka propozycja wystąpiła i byłoby to już zaakceptowane, czy pana stanowisko jest w tej sprawie równie takie jak władzy centralnej, czy jednak ma pan inne zdanie na ten temat? Znaczy, trzeba mieć świadomość, że te postulaty o ponowionych wyborach pojawiły się już zaraz po wyborach samorządowych i wówczas, patrząc na to, ja akurat odbieram je bardzo krytycznie, bo to w praktyce pokazuje jednak stosunek władzy centralnej do samorządu, który nie uznaje autonomii zapisanej w Konstytucji. Władze samorządowe są wybierane i nie może być tak, że komuś w parlamencie nie spodoba się być może wynik wyborów, to sobie powiemy, że w tych województwach zrobimy sobie powtórkę wyborów. No absolutnie zrzucam jako zwolennik państwa prawa takie kombinacje, nie zawaham się nazwać. Co do struktury administracyjnej, każdy rząd ma prawo patrzeć na tę sprawę w swój sposób. I pewna racja chociażby jest tutaj, żeby spojrzeć na Mazowsze, bardzo zróżnicowane terytorialnie. Natomiast trzeba mieć świadomość, że takie zmiany w trakcie realizacji chociażby budżetu unijnego dzisiaj mogłyby pociągnąć za sobą bardzo dotkliwe konsekwencje. Myślę o przedłużeniu okresu wystartowania z nowymi funduszami. Już i tak mamy spóźnienie 2-letnie. W 2018 roku musimy już zaraportować wykonanie znacznej części wydatków i poświadczenie ich do Brukseli. Także mogłoby się okazać, że Polska na tym straci, a myślę, że wszystkim powinno zależeć, żeby w maksymalny sposób wykorzystać te szanse. Znaczący tak duży budżet unijny właśnie dla tych regionów. Także mam nadzieję, że jednak te postulaty zostaną na moment przynajmniej zarzucone. Warto wrócić do tej analizy być może gdzieś po roku 20, jeśli w ogóle. Myślę, że te 16 regionów okrzepło, już ma swoją tożsamość, ma swoje już też plany rozwojowe i nie warto tego jak gdyby dzisiaj wywracać. Ostatnie już pytanie, panie marszałku. Pojawiły się takie głosy, że być może w niektórych województwach zmieni się układ koalicyjny w sejmiku. Czy pan jest również takiego zdania, czyli czy pan zastanawia się nad tym, czy raczej pozostanie to w województwie świętokrzyskim tak, jak jest w tej chwili?
My jesteśmy tutaj specyficznym regionem, bo podobnie jak na Pomorzu w zasadzie mogłaby rządy sprawować jedna formacja. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego ma 17 na 30 mandatów. Zdecydowaliśmy wszakże o podtrzymaniu koalicji z Platformą Obywatelską. Moim zdaniem funkcjonuje ona dobrze i nie ma potrzeby jej zmieniać. Nie wiem, orientując się na jakiś inny ośrodek władzy, czy próbując uzyskać w jakichś targach jakieś wpływy. Także ja nie zamierzam tutaj jak gdyby wzniecać awantury politycznej tylko dlatego, że zmieniła się nam władza centralna. Liczę na tą dobrą współpracę centrali ze Świętokrzyskim. Będę o to zabiegał. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.